Cześć, witam, Kasper Midlas, fan sportu z nami. Adam Security niestety po przegranej walce. Adam, krótkie pytanie. Co się stało? Bo ja zawsze tak muszę zapytać na początku. Rövid kérdés. Mi történt? Muszę meg kérdezem. Figyelj, 4 nap tréningem volt. Egyébként ennyi volt az összfelkészülésem. Ez kevés volt, de egyébként, hogyha nem tudott volna leteríteni, akkor neki vége lett volna. Ezt ő is megmondta. Powiem ci tak, ja przecież miałem tylko 4 dni treningu, nic więcej wcześniej i zresztą, słuchaj, gdyby nie to, że on mnie powalił, gdyby mnie nie powalił, to bym go wykończył, zresztą sam mi to powiedział. Kurwára csúszott a lábam és izzadt, és egyébként is a tréningen egy kisebb sérülésem volt, és ezért az ütésem sem volt szerintem olyan nagyon erős. Po pierwsze, niestety pociły się nogi, ślizgałem się, to jest jedno. Po drugie, wczoraj na treningu niestety miałem lekką kontuzję i nie miałem dobrego prawego. De 2 hónap múlva visszatérek. Aztán utána majd meglátjuk. Ale ja wracam za 2 miesiące i to zobaczysz wtedy. No właśnie, Adam, mówisz o tym powrocie, ale jeszcze wróćmy do twojego przeciwnika. Czym zaskoczył cię Guzik? Na pewno swoimi warunkami fizycznymi, bo przecież był cięższy od ciebie. I myślę właśnie, że tutaj decydujące było to obalenie, które skończyło pojedynek. Ale czy czułeś tą jego siłę fizyczną, że naprawdę był cięższy? No bo jednak mówmy się, no jesteś tutaj napakowany dosyć solidnie, więc wszyscy myśleli, że po prostu wiesz, przeciwstawisz się Guzikowi, mimo tego, że jest cięższy. Tak, boldogo kvagyunk, hogy vissza jössz pár hónap múlva, de maradjunk még egy picit ennél a mérkőzésnél, a Guzsiknál, ugye? Tehát ő sokkal nehezebb nálad, sokkal súlyosabb, és nyilvánvaló, hogy ő lenyomott téged. Viszont ahogy látom, hogy te baromi izmos volt, vagy, és mi azt hittük, hogy ezt a súlykülönbözetet behozod az izmaiddal, de mégis sikerült neki leteperni téged. Sajnos ez így alakult, de mint amit említettem, 2 hónapból visszajövök, aztán majd meglátjuk. No niestety rzeczywiście stało się, jak się stało, ale obiecuję, za 2 miesiące wracam i zobaczycie mnie jeszcze. Sokkal több időben lesz felkészülni, és szerintem akkor nagyon jó lesz. Będę miał teraz dużo więcej czasu, żeby się przygotować na walkę i zobaczycie, będzie dobrze. Mówisz, że wracasz za 2 miesiące, rozumiem, że wracasz do Fame na kolejną walkę, bo to już jest przesądzone o tym. Czy zamierzasz się, na pewno zamierzasz się dużo więcej przygotowywać i czy twój trener się nie zmienia? Igen, akkor ha jól értem, akkor a Fame-re jössz vissza, ugye, a következőre, és akkor a kérdésem végül is az, hogy akkor ezek szerint sokkal többet fogsz készülni rá, és ugyanaz marad az edződ, aki most volt? Azt még nem tudom, hogy ki marad az edzőm, valószínűleg ugyanaz lesz, és igen, igen, nagyon fel fogok rá készülni, és az egy nyertes mérkőzés lesz. Rzeczywiście, nie powiem ci teraz dokładnie, kto będzie moim trenerem, ale przypuszczam, że dokładnie już zostanę przy nim. Bardzo solidnie się przygotuję, interesuje mnie tylko zwycięstwo. O 3 hetet tudtam volna készülni, akkor neki annyi lett volna, a 100%. Gdybym ja miał 3 tygodnie teraz na przygotowania, powiem ci 100%, ja bym to wygrał. 4 nap alatt nem lehet a világot megváltani. Słuchaj, się nie da się nauczyć MMA w 4 dni. No właśnie, czy w ogóle spodobało ci się MMA? Ta taka zajawka do tego sportu walki, który jest przecież fantastyczny. No bo ty wcześniej nie trenowałeś MMA. Czy te pierwsze 4 dni, czy tam miesiąc, które spędziłeś się na treningach, wzbudziły w tobie taką zajawkę? Mówisz, o cholera, to jest ten sport, który chcę uprawiać. I ja udowodnię, mimo tego, że to jest dla mnie nowe, że pokażę, co potrafię, na 100% przygotuję się i mój przeciwnik kolejny będzie miał 100 razy trudniej. Igen, pont erre akartam rákérdezni, szerint, hogy tetszik neked egyáltalán az MMA? Megtetszett neked? Tehát ez az, amit szeretnél tovább csinálni? Ugye, mert ideig sose verekedtél még. Én nem verekedtem még, de tetszik. Jobban fel kell készülni, és szerintem nagyon, nagyon jó lesz. Rzeczywiście, ja nigdy wcześniej się nie biłem, po prostu nie miałem takich meczy. Bardzo mi się to podoba. Dużo lepiej muszę się przygotować. Zobaczysz, będzie dobrze. Adam, czy w twojej pracy kiedykolwiek, mówisz, że się nie biłeś, ale myślę, że jakieś sytuacje takie konfliktowe były. Czy kiedykolwiek biłeś się gdzieś tam, nawet na ulicy, czy na jakiejś imprezie, po prostu tak nie wiadomo jako sport, tylko po prostu jako konflikt między człowiekiem a człowiekiem, żeby uspokoić sytuację? Czy komuś zadawałeś jakieś ciosy, albo czy dostałeś taki cios? Bo to też moim zdaniem jest dosyć ciekawe. Ugye beszéltünk róla, hogy te sose verekedtél korábban, viszont neked megvan a szakmai életed, ugye, mint testőrvédő, őrzővédő vagy, és kérdezni szeretném, hogy akkor a magánéletedben volt-e olyan helyzet, hogy muszáj volt verekedned, vagy egyáltalán valamilyen verekedésbe belekeveredtél? Nem volt egyébként semmi, mert nem mernek velem kötekedni, nem mernek belém kötni, és soha az életemben nem verekedtem még. Powiem ci tak, nie uwierzysz mi, po prostu ludzie boją się mnie zaczepiać. Po prostu patrzą na mnie i boją się do mnie podejść. I dlatego też nigdy się nie musiałem bić z nikim.
Czy masz jakiegoś wymarzonego swojego przeciwnika? Czy przede wszystkim myślę, że chciałbyś się zmierzyć z przeciwnikiem, który jest zbliżony do twojej wagi? Bo tutaj może być ciekawy pojedynek, no bo jak ty mówisz, że chcesz się przygotować teraz na 100%, umówmy się, siłę masz, łapy masz, bodybuilding jest zrobiony. Czy marzy ci się może jakiś zawodnik z tych, których obserwowałeś tutaj na gali? Akkor van egy kérdésem, hogyha már a további mérkőzésekről beszélünk, van valaki, amiről, hát nem azt mondom, hogy álmodoz, akivel szeretnél ringbe szállni, aki fogjuk rá kilóra is hasonló felépítésű, mert ahogy téged megnézlek, remek vágású vagy, nagyon izmos, nagyon jó alkatú ember vagy, és van-e valaki, akivel szeretnél akkor versenybe szállni? Jelen pillanatban nincs, nem ismerek senkit egyébként itt, nem tudom. Majd meglátjuk, hogy kit adnak, aztán meglátjuk. Powiem ci tak, na razie nie, dlatego że ja mało znam po prostu tutaj tych ludzi, ja dopiero ich poznam, więc prawdopodobnie ktoś inny zdecyduje o tym, kto będzie moim przeciwnikiem. Czy teraz, jak już będziesz się przygotował do twojej kolejnej walki, będziesz przygotowywał się w Polsce, żeby sobie wrócić tutaj, bo ja nie wiem, czy teraz mieszkasz w Polsce, czy na Węgrzech, żeby wrócić tutaj, przygotować się już w Polsce na miejscu, czy mimo wszystko postawisz na Węgry i będziesz przygotowywał się na Węgrzech do twojego kolejnego pojedynku, bo myślę, że to też jest dosyć istotne. Hiszen az előbb arról beszéltünk, hogy visszajössz Lengyelországba a következő fémre. Akkor az a kérdésem, hogy hol fogsz fölkészülni? Lengyelországba, lengyel edzőkkel fogsz fölkészülni, vagy inkább Magyarországon már vannak megbízható emberek? Hiszen az is fontos egyébként, ugye, hogy melyik országba fogsz készülni? Magyarországon is fel fogok készülni az egy részben, és majd itt is, mikor ide felutazok. Minél több helyen vagyok, annál többet tudok tanulni. Będę się przygotowywał na Węgrzech też, ale oczywiście wcześniej przyjadę tu i będę się uczył dalej pod wodzami tutejszych, bo wiesz jak to jest, im więcej miejsc, tym więcej się uczysz. A négy nap tréningem is úgy alakult, hogy kettőt Varsóba és kettőt Lodzba tréningeztem, nagyon sokat tanultam, de sajnos kevés volt, de majd meglátjuk. Zobacz, tylko miałem 4 dni treningu i to też miałem podzielone. 2 dni byłem w Warszawie na treningach i 2 dni już tutaj na miejscu, więc po prostu to o wiele za mało było, więc musimy to zwiększyć. Köszönöm a tréningeknek egyébként, amit átadtak nekem, és üdvözlöm a lengyel rajongóimat, és sajnálom, hogy most nem nyertem, de a következő jobb lesz, ígérem nektek. Chciałem bardzo podziękować moim wszystkim trenerom za wielką naukę i z jednego samego miejsca chcę pozdrowić wszystkich polskich kibiców. Przepraszam za to, że tym razem nie wyszło, ale nie zawiodę ich już w przyszłości. Adam, czy masz jakiś plan teraz na nowe TikToki, jeśli chodzi o twoją obecność w sieci? Może właśnie coś z treningów, może coś z maty, może będziesz starać się przechwycić twój styl TikTokowy na to, co robisz na macie, żeby był po prostu nowy content, czysto sportowy. Co ty na to? Akkor most a TikTok életedre szeretnék rákérdezni, hogy talán valami új dolgokat fogsz most behozni a TikTokról, lehet, hogy a mérkőzésről, vagy az itt tartózkodásról, vagy az edzéseidről, van-e valami új dolgot, amit szeretnél bevezetni, új dolgokat, meglepni őket? Lesznek új dolgok, azt még nem mondhatom el, lesznek nagyon sok együttműködések, amit láthatok majd a TikTokon, és ugye a felkészülésemről is. Nie mogę wszystkiego ci zdradzić, ale rzeczywiście będzie teraz bardzo dużo nowości. Chciałbym pokazać bardzo dużo filmików na temat mojej współpracy z tutajszymi ludźmi. Zobaczycie, będę o moich przygotowaniach też wrzucał filmy. És különben a mai nap már megosztottam a TikTok oldalamon, hogy kaphatóak a pólók, pulóverek, hátitáskák, Adam Security néven, emblémával együtt. Zresztą akurat dzisiaj mówiłem o tym na moim TikToku, że od dzisiejszego dnia już są w sprzedaży. Moje podkoszule, moje plecaczki, moje kurtki i tak dalej, właśnie Adam Security. És Magyarországon és Lengyelországon is már vásároltak belőle, és köszönöm. I zobacz, już na Węgrzech i w Polsce mnóstwo ludzi kupiło. Wszystkim, którzy kupili, dziękuję. Adam, pozostaje mi życzyć powodzenia. Rośnij duży, to może już nie, ale trenuj, wracaj do nas, bo na pewno masz dużo kibiców w Polsce, którzy ci kibicują. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję za widać, jesteś bardzo pozytywną postacią. No i bardzo mi się zawsze przyjemnie z tobą rozmawiało, nawet od pierwszego naszego wywiadu. Także dzięki śliczne i powodzenia. Nagyon sok sikert kívánok neked, hát ma már nem, mert ez már elmúlt, viszont a jövőre nézve mindig nagyon szeretek veled beszélgetni, mert nagyon pozitív, jófofa ember vagy, úgyhogy a jövőre nézve sok sikert, és remélem találkozunk. Én is így vagyok, ez egyébként nagyon szimpatikus, és én is nagyon jó minden, oké. Okay. No to ci odzajemniam, wobec tego ty też jesteś dla mnie bardzo sympatyczny i wszystkiego dobrego tobie też życzę. Dzięki, Adam.